Cześć, witajcie kochani. Witam Was w drugiej części filmu z cyklu Nawroty Choroby Alkoholowej. Dzisiaj skupimy się na zmianach w samopoczuciu psychicznym. W tym wypadku już naprawdę, w ogóle, w ogóle, bardzo przydatna jest jakaś druga osoba, która w pewnym sensie zastąpi Ci lustro. Nie zastąpi lustra. Będzie za takie lustro powiedzmy grała. Gdzieś będzie mogła Ci pewne rzeczy, wiesz. Pokazać, bo samemu akurat zmiany w samopoczuciu psychicznym trudniej wyłapać, chociaż myślę, że po tym filmie będzie Ci zdecydowanie, zdecydowanie łatwiej. Mi było łatwiej, kiedy to, te tematy przerobiłem. Oczywiście przypominam, że osoba taka, czy to z grupy terapeutycznej, czy z AA, czy w ogóle wiesz, ktoś w domu, kto z Tobą mieszka, czy w pracy pracuje, nie. Nie będzie trzeźwiec za ciebie. Nie weźmie odpowiedzialności Twojej abstynencji na siebie i ty w żaden sposób nie próbuj tego przekazać ani zasugerować. Ale naprawdę bardzo warto, by ktoś obejrzał z tobą ten film, by też taką pewną wiedzę zdobył. Naprawdę to nic nie szkodzi. Możesz poprosić żonę, czy męża, czy, czy kogo tam, żeby ci po prostu wiesz, no zwrócił uwagę, kiedy coś zobaczy w Twoim zachowaniu, z rzeczy, o których za chwilę będę. Gadał. Zapraszam. Zanim zacznę dwa ogłoszenia, jedno jest takie, że od przyszłego tygodnia, czyli od czwartku. Filmy będą się pojawiały dalej, tak jak do tej pory, czyli w czwartki i w niedzielę. Z tym, że w godzinach popołudniowo wieczornych, a nie porannych. Z tego względu, że w czwartek rano specjalnie i takich nikt nie ogląda. No zdarzy się, ale ogólnie więcej się dzieje po południu i wieczorem. W niedzielę podobnie, chociaż już jest też inaczej. Ale to też chodzi trochę o mnie, że kiedy nie muszę wszystkiego wrzucić rano, to troszeczkę luźniej, luźniej sobie będę z tym wszystkim działał, z tego względu, że na ogół nie nagrywam wideo do przodu tylko tego dnia, kiedy je publikuję, a muszę to pociąć, zmontować, wrzucić, to wszystko trochę czasu zajmuje, a ja chcę mieć z tego więcej przyjemności i mniej presji, zwyczajnie. Dlatego filmy będą się pojawiały w te same dni, tylko godziny popołudniowo-wieczorne. Drugie ogłoszenie jest takie, że osiągnęliśmy. Osiągnęliście, kochani, za co Wam bardzo dziękuję. Ponad 200 subskrypcji. I tak jak obiecałem, będziemy realizowali kurs realizacji marzeń. Nie będę teraz specjalnie o tym gadał, bo zrobię o tym specjalny film. O co w ogóle chodzi, jak to wszystko robić i po co i dlaczego. Myślę, że w drugim tygodniu wakacji będziemy już zaczynali temat. No, dobra, tyle. Więc lecimy teraz już z tematem głównym, nawrót choroby alkoholowej. Punkt pierwszy to jest uczucie stałego napięcia i rozdrażnienia. I to nie jest tak, że takie coś czujesz, nie wiem, pół godziny, godzinę na przykład, czy masz jakiś tam troszkę słabszy dzień. To jest rzecz, która trwa co najmniej kilka dni, kilka tygodni, kilka miesięcy, chociaż kilka miesięcy na takiej minie. Usiedzieć no to, to naprawdę jest po prostu taka tortura, że mało kto ją wytrzyma, po prostu pójdzie zwyczajnie chłać. Więc uczucie stałego napięcia i rozdrażnienia. Jeżeli po prostu wiesz, czujesz, no wiesz co to jest, no takie napięcie i rozdrażnienie, nie wiem, no każdy dźwięk działa na ciebie jak czosnek na nosferatu, tak. Wiesz, siedzisz przy stole, ktoś tu zamlaska, ktoś zagłośno dzwoni łyżeczką mieszając herbatę. I inne tego typu rzeczy. Po prostu czuję, że się wszystko w tobie gotuje, tak? Dwie rzeczy. Po pierwsze, mów o tym. Mów o tym, co czujesz. Naprawdę, można czuć złość, irytację, a w miarę spokojnie o tym mówić. Można. Mi się to też zdarza, mimo że należę do osób, które dość krótki ląd mają. Potrafię powiedzieć na przykład właśnie członkom rodziny, córce. Kochanie, proszę Cię, nie rób tak, strasznie mnie to denerwuje, jestem strasznie rozdrażniony, daj mi spokój, potrafię w ten sposób też mówić. Nie zawsze to działa w obie strony niestety, no ale ważne, żeby po prostu próbować, a nie wybuchać od razu za każdym razem, nie? tym bardziej, że często te, te wybuchy nie są adekwatne do sytuacji, o czym za, za chwilę przy jakimś na kolejnym punkcie. Mm, więc mów o tym, co Cię drażni, co Cię denerwuje, gdzieś analizuj to, czy to jest faktycznie powód do złości, wiesz? Bo jeżeli yy, dzieciakowi spadnie łyżka przy stole, a wybuchniesz po prostu, wiesz, jak stara armata, no to chyba nie do końca jest adekwatne zachowanie do tego, co się wydarzyło, tak? Więc staraj się gdzieś tego szukać, czy, czy nie przesadzasz, czy, czy no wiesz, no, po prostu inni są inni i tyle, tak? A czasami nie do końca pokrywają się z naszymi oczekiwaniami, i nie zawsze jest tak, że gdzieś mamy yy racjonalny naprawdę powód, żeby tą naszą złość i irytację wytłumaczyć sobie, która też nie jest zła, bo złość nie jest zła. Pamiętaj o tym. Więc jeżeli czujesz takie podirytowanie, to jeszcze druga rzecz bardzo ważna: porozmawiaj z kimś, kto cię na pewno zrozumie, a będzie to drugi trzeźwiący alkoholik. Nikt inny cię tak doskonale nie zrozumie jak drugi trzeźwiący alkoholik. Więc. Jeżeli coś takiego czujesz, obgadaj to po prostu. Powiedz o tym w rodzinie, powiedz o tym w pracy, czy gdzie trzeba, co cię denerwuje, co cię drażni i też obgadaj to z drugą jakąś osobą. Na pewno zdecydowanie lepiej się poczujesz. OK. Punkt drugi to jest narastanie uczucia złości bez jakiegoś wyraźnego powodu i trudność w rozpoznaniu tej złości. Co to za cacko? No podobnie jak wyżej. Słuchaj, jeżeli. Mm, Właśnie czuję, że za chwilę wybuchniesz, a na dobrą sprawę nie ma ku temu powodu jakiegoś takiego naprawdę, wiesz, wielkiego, nie? Znaczy, generalnie to w ogóle nie ma powodu, żeby jakoś mega super wybuchać, nie? No ale załóżmy, że jakieś tam niby są, no to hamuj, postaraj się, wiesz, wyhamować. Jeżeli za każdym razem, staraj się, bo ja wiem, kiedy pojawia się złość, to po prostu na ogóle leci potek emocji, bo tak już w złości jest, że kiedy się bardzo, bardzo złościmy, to zamykamy w ogóle, wiesz, oczy, uszy, wszystko inne, otwieramy gębę, no, często tak bywa. To nie jest nic fajnego, naprawdę warto nad tym pracować, jednak kiedy zauważysz, że temperatura rośnie, to proszę Cię, postaraj się wyhamować. Kiedy jesteś naprawdę bardzo rozzłoszczony, też staraj się może dużo w dyskusję nie wchodzić, powiedz tylko o swoich uczuciach, a nie wchodź w dyskusję, bo jeżeli wejdziesz w dyskusję, zaczniesz słuchać milion różnych odpowiedzi w ogóle od dzieciaków, które odpowiedzi są czasami genialne, to, to niestety, ale po prostu możesz później powiedzieć za dużo. Dlatego staraj się nie wchodzić zbytnio w dyskusję z kimkolwiek, czy też w pracy, czy też z żoną, yy, czy z mężem, kiedy jesteś bardzo rozłoszony, bo powiesz za dużo. To nie znaczy, że powiesz wiesz coś, coś mądrego, yy, coś trafnego i tak dalej. Po prostu powiesz za dużo, tak? Dlatego staraj się nie wchodzić. Druga sprawa, porównuj się. Porównuj się, jak się zachowywałeś w danej sytuacji, kiedy czujesz, że ta złość narasta, jakiś czas temu. Czasami może być tak, że po prostu wybuchniesz, ale już po wszystkim, kiedy wiesz, emocje opadną i świadomość dojdzie do rozumu, zastanów się wtedy, jak się zachowywałeś jakiś czas temu. Oczywiście nie w czasie picia, tylko w czasie, kiedy już nie pijesz. Czy też tak wybuchałeś? Jeżeli się okaże, że no nie, nie wybuchałeś tak, że sytuacja jednak byłabyś inna, to zrozumiesz fakt najistotniejszy, że to nie rzeczywistość się zmienia, to nie świat robi ci na złość, to nie świat w ogóle chce ci dokopać, tylko Twoja interpretacja tego świata się zmieniła. A jeżeli zmieniła się Twoja interpretacja tego świata, to chlacz ci się chce. <laughs> no, tak to wiesz, wygląda. Głód czy nawryć się szykuje po prostu. Dlatego yy, pamiętaj o tym, kiedy, ta, kiedy ze złością dużo się takich rzeczy dzieje, no to, no to myślę, zastanawiaj się, bo być może gdzieś coś cię skubie. Lecimy do punktu kolejnego. Jest coś takiego jak huśtawka nastrojów. Każdy mężczyzna mieszkający z kobietą doskonale o tym wie. <laughs> Wybaczcie panie, ale, ale tak jest, no mniej lub bardziej. <laughs> Jeżeli masz właśnie huśtawkę nastrojów taką, czyli mm, z jednej strony super, euforia w ogóle, życie jest piękne, cudowne, wszystko, co mnie w życiu spotyka, no to jest dar od siły wyższej, no, po prostu nieustające pasmo sukcesów, kolejne plany i cele na pewno wypalą, jest cudownie. Gdy po kilku chwilach, czasami po kilku godzinach po prostu dupa, nędza, beznadzieja, życie jest jak papier toaletowy, długie, szare, do dupy, a wszystko co mnie czeka, to tylko deszcz, <laughs> deszcz, Boże, śmierć, deszcz, pomyślałem o tym, co kiedyś mówiłem, że kocham deszcz, bo tylko on na mnie leci, <laughs> no, także tak to wygląda. Słuchaj, to są skrajności, pewnie można się cieszyć życiem, naprawdę, ale wiesz, taka euforia oderwana od rzeczywistości, że w ogóle mega, a już takie w ogóle na pewno wszystkie plany wypalą mnie w ogóle, to to już jest <noise> w ogóle nie? brak pokory. Yy, druga strona też, że w ogóle jest wszystko beznadziejnie, jestem w czarnym dubsku. Nie też tak na pewno nie jest, bo dopóki, dopóki masz tego świadomość, dopóki masz, yy, dopóki masz świadomość tego, że jeszcze jest szansa na jakiekolwiek zmiany czy coś. To jest naprawdę super, więc proszę, nie marudź. Pamiętaj, kłamstwo zawsze wybiera skrajności, czy prawie zawsze wybiera skrajności. Kłamstwo, ok? I ja jestem super zarombisty, ja jestem w ogóle beznadziejny, to są kłamstwa, jasne? I jeżeli zrozumiesz, że powtarzasz sobie w głowie kłamstwa, to też łatwiej ci będzie zejść na ziemię, łatwiej będzie ci do tego nabrać dystansu, bo... Rzecz najważniejsza, jaką musisz zrozumieć, nie jesteś swoimi myślami. OK? Świat, który cię otacza, to nie są twoje myśli, jasne? To są tylko Twoje interpretacje. Nabierz do tego wszystkiego dystansu, bo zdecydowanie łatwiej będzie Ci żyć i łatwiej w tej glinie zwanej życiem będzie Ci lepić. OK? Więc jeżeli cię chuśtawkę nastroju, wiesz, bierze to hamują. Dlatego że nie chodzi o to, żeby tłumić uczucia, emocje i myśli, i w ogóle, bo to też nie jest nic dobrego. Ale proszę cię, hamuj tą huśtawkę, bo może się do tego stopnia rozbujać, że zwyczajnie spadnie z tej huśtawki na łeb. No, a to jak się skończy, wszyscy wiemy. Dobra, lecimy do punktu kolejnego. Zwiększony niepokój i nieokreślone lęki. Naprawdę paskudne uczucie, które miałem bardzo, bardzo często miałem na początku mojego trzeźwienia, przez pierwszych kilka lat nawet, gdzieś ono mi towarzyszyło. Teraz bardzo długo nie było, ale czasami tam czasami gdzieś się pojawia. Posłuchaj, to nie jest strach. Taki niepokój jakieś nieokreślone ręki to nie jest strach. Strach pojawia się gwałtownie. I wiesz powstaje jakieś bezpośrednie zagrożenie. Niepokój to jest, wiesz, to jest taki cały. No, czym jest niepokój, myślę, że wiesz, ne? DDA tym bardziej wiedzą, czym jest niepokój życie w takim chronicznym strachu. Hmm, to jest paskudne uczucie, które prędzej czy później pielęgnowane może cię doprowadzić do zapicia. No wiesz, tak to wygląda, bo. No my też żeśmy chlali głównie dlatego, że się baliśmy po prostu życia i w ogóle świata i wszystkiego innego, nie? A wiesz, po, po kilku, wiesz, głębszych po paru browarach to każdy, wiesz, w ogóle bohater i, i, i w ogóle wszędzie wszystko można było zrobić i załatwić, nie? Oczywiście iluzorycznie, no ale wiesz, ten mechanizm gdzieś został, więc też mm, może to być takie podświadome wołanie o chlanie, to uczucie niepokoju. Kolejna sprawa, wiesz, no jednak właśnie zderza się z tą rzeczywistością na trzeźwo. Mm, a to też może wywoływać w tobie takie, wiesz, lęki, niepokoje, dlatego staraj się też gdzieś też do tego wszystkiego dystansu nabierać. Jeżeli one się pojawiają, to wiesz, bardzo często w, te, w sytuacji, kiedy się pojawia coś takiego, wyłażą jakieś nasze deficyty. Często bardzo, bardzo dalekie. Ja na przykład dawno temu, już, już ładnych parę lat temu, kiedy miałem jechać gdzieś, wiesz, do trójmiasta czy coś. To no, Ja się dzisiaj z tego śmieję, ale co, ja wtedy przeżywałem, to była katastrofa, słuchaj. Jaki lęk, niepokój, wszystko, że ja mam się w czymś samochód jechać, nie? Masa czynników na to wpłynęła, ale no, naprawdę poskutne to było uczucie. W końcu mi to minęło, przez to, że gdzieś trenowałem tą jazdę i, i w pewnym momencie zwyczajnie puściło, ale to nie było tak hopsiup. W każdym bądź razie, kiedy pojawia Ci się lęk, niepokój, badaj to, szukaj, co go wywołuje? Bo być może są jakieś deficyty, które wiesz, warto przepracować, czy które więc wręcz będzie trzeba przepracować, bo yy, wszechświat jest tak skonstruowany, że to, co masz do przerobienia, i tak przerobisz. Czy chcesz, czy nie chcesz. Więc nie uciekniesz przed życiem. No sorry, no się nie uda. Yy, ale spokojnie, też, nie wszystko naraz. Daj sobie czas. Nie bądź, yy, nie bądź zbyt wymagający względem siebie. Spokojnie, na luzie. Obserwuj to, skąd są te lęki, skąd są te niepokoje. Być może się dowieś ciekawe, coś ciekawego. Ja miałem bardzo długo taki też niepokój, kiedy dzwonił telefon, jakieś półtorej roku. Kiedy mój telefon dzwonił, półtorej roku od momentu, kiedy przestałem pić, naprawdę się paskudnie czułem, wiesz. Bo no. to często związane z tym, że pijąc jeszcze, no to często testowałem telefony z pracy, z różnymi... Wiesz, nie ty to, tamto, nie i czemu tak zrobiłeś, co to, wiesz, i to zawalone, tamto zawalone. Wiesz, trochę się tego wszystkiego nasłuchałem, nie? Oczywiście jak problem był rozwiązywany. Co za ty daj tam mi spokój. No, tak to wyglądało. W każdym bądź razie badaj to, bo możesz się czegoś ciekawego dowiedzieć o sobie, co może być przerobione. Mogą wyłazić jakieś sytuacje, wiesz, jeszcze z czasów picia. O których tu ci daję też przykład, a mogą być to też jeszcze w ogóle jakieś wie, sytuacje całkowicie bezsensowne i nie mające nic wspólnego w ogóle z tobą, nie? fantazmaty jakieś myślowe. Tak czy siak, badaj to, nie uciekaj przed lękiem, nie uciekaj przed niepokojem. Ja wiem, że to jest bardzo poskudne, nieprzyjemne uczucie, ale nie uciekniesz przed tym. W momencie, kiedy zaczniesz je badać, dowiesz się czegoś ciekawego o sobie, dowiesz się, skąd to uczucie jest. Znowu nabierzesz dystansu do swoich myśli, bo nie jesteś swoimi myślami, okej? Okay? Dobra, lecimy dalej. Poczucie szarości, że szarości i monotonii życia. Powiem ci w ten sposób. Kiedy jeszcze piłem? Naprawdę żyłem tempem szaleńca. I, i, i to w taki sposób, że po prostu włos nawet na mojej głowie się jeży do tej pory, nie było absolutnie żadnej równowagi. Były rzeczy, których po prostu było w nadmiarze w każdym względzie, a były rzeczy, które powinny gdzieś występować, nie było ich w ogóle. Totalne skrajności, tak? Dzikie, szalone tempo, masa różnych wiesz, emocji, bardzo dużo się działo, w większości zdecydowanej nieprzyjemnych rzeczy. Ale wiesz, po prostu to było takie, wiesz, życie na wciśniętym do dechy gazie i hamulcu. No sorry, tak to, wiesz, wygląda. I, i no, dzisiaj, wiesz, może być taka sytuacja, jeżeli żyłeś też podobnie, może być taka sytuacja, że życie na trzeźwo wydaje się zwyczajnie nudne. No bo wiesz, tak jak kiedyś po prostu z gazem i hamulcem wciśniętym w dechę leciałeś w ogóle, wiesz, autostradą i, i kupa dymu, kurzu, wszystkiego wokół Ciebie, emocji wściekłych, dzikich, wiesz. Tak wiesz, dzisiaj pykasz sobie rowerem, rozglądasz się i sobie, wiesz, podziwiasz życie, ne? No może to się gdzieś wydawać nudne, monotonne, jasne? Miej, miej, wiesz, do tego jakiś dystans dać. Natomiast życie takie nie musi być. Spokojnie, daj czas czasowi. Jeżeli to są Twoje pierwsze miesiące trzeźwienia, skupiaj się wyłącznie na trzeźwieniu przyjdzie czas, że sięgniesz po swoje marzenia. Mówię Ci to. I życie znowu nabierze bardzo wyraźnego smaku. Zresztą to jest też mm, to jest też taka iluzja, że teraz życie jest takie nudne i do bani i w ogóle, nie? Wiesz, w momencie, kiedy zaczynasz w ten sposób żyć, na trzeźwo, zaczynasz na dobrą sprawę też więcej rzeczy dostrzegać. Bo wiesz, kiedy piłem, to miałem jak koń takie, wiesz, klapki na oczach i wiele nie widziałem, nie? Poza, poza swoim chlaniem. I, i dążenie do tego picia, i, i w ogóle, i w ogóle. W momencie, kiedy mm, zaczynasz trzeźwieć, wiesz, widzisz, o teraz mi tam jakieś ptaki w ogrodzie łażą, sobie patrzę przez okno, czy, czy kuropatwy też tu latają, zające się zdarzą, i wiesz, to są fajne rzeczy takie sprawy dostrzegać. Wiesz, a teraz powiedział, nie? O zającach na skakujących po łące miętolinę. No wiesz, to jest fajne, nie? Masz, będziesz miał czas na pasję, na swoje marzenia, wiesz. Czasu dużo na film miałem. Ne? Możesz w ogóle wiesz, bardzo dużo rzeczy realizować. Mówisz mi, że moje życie naprawdę nie jest nudne, jest bardzo przepełnione różnymi sprawami i, i wszystko jest na plus. Jasne? Dlatego spokojnie, daj czas czasowi, nie śpiesz się. To, że wiesz, teraz ci się wydaje, że jest wszystko do bani, to też jest trochę efekt tego, że miej wiesz, miej skrajności w twoim życiu. I kiedy ta sinusoida gdzieś zaczyna się wyrównywać. Życie może Ci się wydawać nudne, ale pamiętaj, że to jest złudzenie. Wszystko spokojnie się ułoży. Poza tym, wiesz, kiedy żarcie ma smaki masę innych rzeczy, wiesz, odczuwasz zmysłami, które były po prostu zaślepione promilami, no jest fajnie. Nie można powiedzieć, żeby było nudno. Także skupiaj się na tym, co masz, a masz bardzo dużo, OK? No, lecimy dalej. To muszę przeczytać, bo jest yy, zbyt długie. <laughs> Zagubienie w sobie rzeczywistości, poczucie, że nie wiem, co się ze mną dzieje, nie rozumiem innych. Odkąd nie piję, świat stał się bardziej wrogi i niezrozumiały. Ja zacząłem pić w sposób już taki bardzo niebezpieczny w wieku 16 lat. Przestałem, przepraszam, 10 lat później. Czyli cały okres swojego dojrzewania, jakiegoś takiego wchodzenia w męskość, w dorosłość, przepiłem zwyczajnie. I w wieku 26 lat bycie chociaż w miarę odpowiedzialnym mężczyzną, yy, mężem ojcem, było dla mnie tak niezrozumiałe, jak wykładanie fizyki kwantowej przez niemiecką zakonnicę. <ścoughs> Sorry, wyobrażasz sobie to, bo, bo mi trudno nawet to teraz wiesz wyobraźnię ogarnąć. Nie? No wiesz, no, nie dziw się. Nie dziw się, że może Ci się to wszystko wydawać jakieś, wiesz, trudne, niezrozumiałe, wiesz. Bardzo często mamy bardzo dużo pytań. Pytań, na które czasami też nie ma odpowiedzi. Ale, a to znowu, wiesz, rodzi lęk. Niewiedza rodzi lęk. Lęk rodzi agresję. To, wiesz, no, to nie jest nic fajnego. Proszę Cię, spokojnie, znowu, daj czas czasowi. Nie musisz na wszystko od razu znać odpowiedzi. Pamiętaj też. Prawdziwa duchowość, czy, czy też w ogóle świat, wszechświat, prawdziwy, nie zawsze się przed Tobą odkryje. Zawsze, zawsze zostaną, zostaną pytania bez odpowiedzi. To nas uczy też pewnej pokory. Jasne? Mądrości dystansu dzięki temu nabieramy. Dlatego nie szukaj zawsze na siłę odpowiedzi. I takiej zawsze nie otrzymasz. Spokojnie, daj ten czas czasowi. Świat nie jest zły. Świat nie jest wrogi, świat jest naprawdę warty odkrycia. To samo ludzie nie są źli i, i wrodzy, nie? Ja wiem, jak, jak oglądasz telewizję wiadomości i, i inne różne rzeczy, no to możesz mieć takie wrażenie, że po prostu nic, tylko wziąć linkę i się na moście zważyć. Nie? No nie, sorry, daj spokój. Jest dobrze, jest bardzo dobrze. Świat jest naprawdę imponujący, świat jest bardzo ciekawy. Ludzie są imponujący, ludzie są też bardzo ciekawi, warcie odkrycia. Także spokojnie, nie źle, ok? Lecimy dalej. Punkt. Kolejny. Obojętność i apatia. Posłuchaj, ja naprawdę bardzo długo pracowałem i jeszcze do tej pory y, potrzebuję wracać do tych tematów. Bardzo długo pracowałem nad tym, by powiedzieć: Nic mi się nie chce, dzisiaj nic nie robię. Bardzo długo pracowałem nad tym, żeby mieć. W dupsku opinie niektórych ludzi, naprawdę bardzo długo. Tylko to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest, wiesz, druga skrajność. Bo co innego jest powiedzieć, dzisiaj mi się nic nie chce robić, chcę sobie dzisiaj odpuścić, a co innego jest po prostu leżeć na dupie, wiesz, połowy życia. Nie? Wiesz, no zwyczajnie. To samo, co innego jest nie przejmować się jakimiś kąśliwymi uwagami. Jasne. A co innego, w ogóle nie słuchać nikogo, ok? Zroz zauważ te różnice. Dlatego super, jeżeli potrafisz, wiesz, nic nie robić i, i w ogóle nie mieć z tego powodu wyrzutów sumienia i, i w ogóle raz na jakiś czas. Super, naprawdę bajka. Jeżeli potrafisz się nie przejmować cudzymi opiniami, naprawdę, szacun wielki. 99% ludzi tego nie potrafi, przynajmniej tych żyjących gdzieś, wiesz. W Naszych zachodnich, rozwiniętych krajach. E, świetnie, wiesz, jeżeli tak umiesz, ale wiesz, co innego, kiedy po prostu leżysz, nic ci się nie chce i nic nie robisz miesiącami, czy w ogóle jesteś zamknięty też na ludzi, też miesiącami. Jeżeli coś takiego ci się pojawia, no to nie jest nic dobrego. Na pewno, akurat w tym wypadku, na stówę gdzieś jakiś nawrót się szykuje. A możesz ten nawrót ciągnąć miesiącami długimi, no bo. Wiesz, to są tortury, tak? Które gdzieś sobie zadajesz. Jeżeli gdzieś starasz się tą trzeźwość utrzymywać, to nie pójdziesz pić. No ale to jest życie naprawdę z granatem w dupie. Sorry, ale tak jest. Jeżeli nic ci się nie chce, to tym bardziej coś zrób. Podnieś tyłek z góry, z kanapy i, i nie wiem, pobiegaj po spaceru i prysznic. Jakiś taki szybki reset. Mi to zawsze pomagało. Yy, oczywiście, jeżeli to nie jest fizyczne zmęczenie, mające naprawdę gdzieś, wiesz... Yy, Odbicie w rzeczywistości, tak? Czyli wiesz, rypałeś jak dziki wół ostatnie miesiące czy tygodnie, no i masz być prawo zmęczony. Ale wiesz o co chodzi. Jeżeli masz jakieś takie niezainteresowanie, niezdecydowanie, taki wiesz, flaczały jesteś, yy, obojętny, poszukaj zainteresowania. Czym się możesz zainteresować? Na przykład yy, skąd sąsiad ma na nowe auto, <laughs> oczywiście, że nie, oczywiście, trzeźwiejesz i nie interesujesz się innymi ludźmi, wiesz, w tym sensie, w tym kontekście, okej, okay? nie wiem, no, nie szukając daleko, zacznij pisać bloga, pamiętnik, książkę, filmy, zacznij nagrywać, znajdź sobie pasję, pomyśl, co lubiłeś robić w dzieciństwie, Popróbuj różnych rzeczy. Tak? Oczywiście w granicach zdrowego rozsądku, ale popróbuj jakichś różnych rzeczy. Wyrwij się z rutyny. Przede wszystkim, wyrwij się z rutyny. To jest najważniejsze w tym punkcie. Lecimy dalej. Punkt następny to jest taki wiesz, punkt, którego ja naprawdę nie lubię. Odkąd nie piję, życie straciło sens. Wszystko jest beznadziejne, i w ogóle jest do bani. Nie? Posłuchaj, w zasadzie obie książki, wszystkie filmy i, i blogi i w ogóle cały czas staram się temu zaprzeczyć. I kiedy ponownie coś takiego słyszę, to naprawdę mam ochotę odpowiedzieć, to idź chlać, idź chlej, aż po prostu zdechniesz w rowie. Tak? Bo przy odrobinie szczęścia albo się udusisz własnymi wymiarcinami, albo gwałtownie zginiesz w wypadku, a jeżeli będziesz miał pecha, to po kilku nieudanych próbach samobójczych padnie ci wątroba. No, sorry, wiesz, tak to wygląda, bo alkoholizm to choroba śmiertelna, jasne? I, i wiesz, alkoholizm zawsze wepchnie cię w piach. Koniec. W grup. Alkoholizm, jasne? Bo yy, ty, wiesz, nie możesz szukać tylko czegoś takiego, że komuś strzeliła wątroba, tak? I, I poszedł po prostu, bo na klinie wypił za dużo, i pompka stanęła. No, wiesz, to są, wiesz, takie przypadki, ale jest masa innych, różnych konsekwencji picia, które też cię doprowadzą do śmierci. Dość tego marudzenia. Jeżeli cały czas myślisz w ten sposób, to naprawdę warto wrócić do początków, do początków też tych filmów, o których ja to mówiłem, ok? Bo, bo tyle, no po prostu, warto nie pić. Jasne? Warto żyć, przestań te bzdury powtarzać sobie w głowie. Zrób listę zysków i strat, I czy, czy wróć do niej, bo mam nadzieję, że masz ją i, i nosi przy sobie. Ok? Tak więc, dość rodzenia, dość narzekania. Życie bez alkoholu jest naprawdę warte życia. Jasne? Dobra, lecimy do kolejnego punktu: poczucie bezsilności i bezradności. Jestem uzależniony i nic z tym nie mogę zrobić. Jest już za późno na zmiany. No. Masz rację. Zgadzam się z tobą w 100%. Jesteś uzależniony. Jeżeli doszło to do ciebie świetne, bo w ogóle masz połowę roboty z głowy i nic z tym nie możesz zrobić. To, to racja. Jest już za późno na to, co było. Racja. No, słuchaj, masz wpływ na przeszłość. Może masz wehikuł czasu, bo ja nie mam. Jak masz, to daj cynka, bo bym też chciał tam kiedyś za plecami yy, swoimi kilka rzeczy pozmieniać, no. No niestety, no nie mam takiego wehikułu czasu. Więc tak, jeżeli nie mam wpływu na to, że jestem uzależniony, jeżeli nie mam wpływu na to, co było, no to nagle bum, eureka, nie mam problemu. <laughs> Jasne? posłuchaj, jak sobie radzić z problemami? Jeden z Początkowych odcinków. Obejrzyj go. Jeżeli pojawia ci się takie coś w głowie, takie marudzenie, obejrzyj go. Jednym z punktów, też tego jakby um, objawu nawrotu choroby alkoholowej, jest takie, już za późno na zmiany. Um, drogowskazy, ostatni odcinek. Nigdy nie jest za późno. Włącz sobie go. Obejrzyj, bo nie chcę po prostu tych rzeczy powtarzać. Jak sobie radzić z problemami i nigdy nie jest za późno. Obejrzyj sobie te dwa filmy, bo wiesz, no nie będę tego powtarzał znowu teraz, tam po raz kolejny, bo to wideo i tak już jest długie, a będzie zdecydowanie za długie. Przestań marudzić. Nie masz wpływu na to, co było, więc do przodu. Przestań w głowie powtarzać sobie to, co było, bo to naprawdę do niczego wiesz, dobrego nie doprowadzi. Tym bardziej, słuchaj, cała przeszłość... To są wspomnienia. Cała przyszłość to są jakieś myśli, plany, marzenia, ok? A co to jest? Wszystko, co się dzieje tu, to nie jest nic więcej jak impulsy elektryczne no i, i, i chemia. To nie jest prawdziwe, wiesz? To nie jest takie prawdziwe fizyczne. Tak jak wiesz, to, to jasne to są impulsy elektryczne i chemia w mózgu, ok? Wszystko, co było, i wszystko, co będzie. Przypominaj sobie to, naprawdę, miej tego świadomość, jasne? Lecimy dalej. Użalanie się nad sobą. Nikt mnie nie docenia, nikt nie szanuje tego, że nie piję, i w ogóle, i w ogóle. Po pierwsze, nie znoszę użalania się nad sobą. Mi się to czasami też zdarza, ale nie znoszę tego. Gdyż, ponieważ to niczego nie zmienia. Poza tym takie użalanie się nad sobą to też takie trochę chlanie na sucho. Yy, weź sobie wyobraź taką scenkę, nie? No. Yy, z czasu kiedy się piło. No słuchaj, yy, Zenek... szef kurdo znowu mnie wykorzystał, nie. Żona też wredna Franca. Jo, do bani, nie, masz tu Edek lufę, strzel sobie, lepiej ci się zrobi. Mnie też oszukali, banda. No, wiesz, i się zaczyna. Znaczy ten mechanizm? Może to trochę przerysowałem, ale wiesz o co chodzi, nie? Przecież alkoholik no musi sobie znaleźć jakiś racjonalny sposób, powód, żeby chlać. Znaczy ogólnie my wszyscy, trzeźwi, nie trzeźwi, wszystko jedno, wszyscy ludzie na świecie, zawsze zanim zrobią coś niedobrego, coś złego, Zawsze starają się to ubrać w jakąś y, dobrą, słuszną ideologię. Bo my z natury nie jesteśmy źli. My, z natury, na podobieństwo Boga, jesteśmy miłością. Ja wiem, jak to zabrzmiało, tak? Ale dojdziesz do tego kiedyś, spokojnie. I żeby po prostu zrobić coś złego, musimy sobie najpierw. Zrobić taki podkład pod to, nie? I takie narzekanie, to jest też robienie sobie podkładu, budowy, pewnego fundamentu pod czegoś niedobrego, ok? Poza tym, nawet takie narzekanie na sucho, już bez picia w trzecim życiu, to jest też taka trochę forma mm, tego mechanizmu, jak było z piciem, bo w momencie, kiedy zaczynasz, wiesz, tak marudzić, gnieść, na chwilę się robi lepiej, bo wiesz, znajdziesz drugiego kompana, który z tobą pomarudzi, usprawiedliwicie swoje życie rzucicie odpowiedzialność z siebie na los, na świat, na Kaczyńskiego, na Tuska, wiesz o co chodzi, nie? I, i, i co? No, no i nic. I tyle się w Twoim życiu zmieni. Proszę Cię, nie narzekajmy. Kochani, nie narzekajmy, bo to do niczego dobrego nie prowadzi, niczego nie zmienia. Jeżeli ktoś mi udowodni, proszę, w komentarzu nawet, że narzekanie to w ogóle daje coś dobrego, stawiam obiad. Poważnie. Yy, no. Dobra. Kolejny punkt. Lecimy. Go, gorzej, jak ktoś mi udowodni. <laughs> Ale to nic. Stawiam obiad. Powaga. Dobra. Lecimy. Punkt kolejny. Yy, fantazjowanie i życzenie. Yy, myślenie życzeniowo. Marzeniowe. Yy, to, że mamy marzenia, to jest fajne. To jest super w ogóle. Yy, marzenia są genialne. Marzenia, wiesz, pchają nas do przodu. To marzenia ludzkości o lataniu. Sprawiły, że dzisiaj wiesz, mamy samoloty, tak? To yy, marzyciele zbudowali statki i wypłynęli, wiesz, na głęboka woda za oceany, daleko, daleko. Nie? Wiesz, o co chodzi? Każdy, każda idea zaczyna się, wiesz, od jakiegoś marzenia. Nie? Każdy wynalazek, wszystko, co żeśmy stworzyli, zaczęło się jakimś marzeniem. I marzenia są świetne. Ale wiesz, życie takie yy, życzeniowo-marzeniowo-fantazjowe no to to, to jest wiesz, w ogóle katastrofa jakaś. po pierwsze jest to oderwanie od rzeczywistości, żyjesz w swoim jakimś wymyślonym, lepszym świecie. Ja bardzo często na przykład rozmyślałem, może o rzeczach materialnych. Dokładne, skrupulatne planowanie zakupów, jakiś sprzęt UVD, głównie w moim wypadku, czy innych rzeczy, na długo, na długo, na długo przed w ogóle, myślę, przed faktycznym kupnem, wiesz, nie? Bo co innego jest na przykład, wiesz, zacząć czytać i myśleć o tym, co chcę kupić, nie wiem, nawet na, na tydzień przed zakupem, a co innego jest to po prostu robić dla samego robienia, a może za kilka miesięcy kupię. I na ogół za każdym razem było tak, że y, kupowałeś, kupowałem co innego niż wymyślałem sobie przez te, ten cały czas. Bo tak naprawdę wiesz, w tym wszystkim ogólnie, y, w tym mechanizmie działa typowy mechanizm uzależnienia, bo zbadano. Że o czym będę mówił głębiej przy okazji tematu na temat, dlaczego warto żyć bez smartfona, bo ja już chyba, nie wiem, cztery tygodnie bez smartfona jestem. Mm, I odkryto, że to nie, za, nie, nie tyle mm, osiągnięcie jakiegoś celu daje nam, wiesz, dopaminę w mózgu, a jakby szukanie, w sensie takim, że wiesz, chcę coś kupić. Wiadomo, w momencie, kiedy kupisz, też jest koktajl w bani, nie? Ale w momencie, kiedy szukasz, kiedy przeglądasz czegoś, czyli gdzieś zaczynasz fantazjować też o, o pewnych rzeczach materialnych, jak było w moim wypadku, yy, dopamina się wydziela, no, Wiesz, mechanizm po prostu, pasz yy, własne hormony, no wiesz, tak to wygląda, sorry. I, I to do niczego dobrego nie prowadzi. Miej marzenia, miej cele, spisz je na kartce, ułóż priorytety na rzeczy ważne, ważniejsze. To jest bardzo ważne, bo nie będziesz wiedział, co robić. Kiedy nie wiesz, co jest dla ciebie najważniejsze, nie wiesz, co masz robić na dobrą sprawę. Spisz wszystkie marzenia i cele, zaznacz, które są najważniejsze. Możesz się posłużyć piramidą Masłowa, mi ona bardzo pomaga. Zresztą zrobimy myślę film o tym nawet. To spokojnie, wiesz, ale spisz te marzenia i, i realizuj je powolutku, powolutku małymi krokami, zacznie je realizować, ale nie żyj nimi. Stąpaj twardo po ziemi. Ja naprawdę straciłem Długie miesiące, długie lata, a można naprawdę bardzo dużo czasu stracić na wiesz, tego typu fantazje, myślenie, szukanie co chcę, yy, czego pragnę, wiesz i, i, i co to zmieni. Wszystko, co możesz zrobić, no to dążyć do marzeń poprzez ich realizację, a nie myślenie o nich, jasne? I w momencie, kiedy masz jakieś marzenie czy cel, nie skupiaj się na nim, tylko skupiaj się na krokach poszczególnych, które cię do tego doprowadzą. To jest życie, wiesz, w tu i teraz. To jest życie w prawdziwym, realnym świecie, a nie takie wiesz rozbiegane. I wtedy jeszcze jest coś takiego, że myślisz o tym, yy, o tych różnych rzeczach, yy, pragniesz ich i, i wiesz, nagle budzisz się, rozglądasz, no i nie ma, nie mam tego, nie mam tamtego i nie mam sramtego. Bardzo bym to chciał mieć. I w momencie kiedy pojawia ci się w bani taka potrzeba, wykreowana, nie oszukujmy się. Wykreowana też przez tysiące reklam, które nas każdego dnia wiesz, bombardują. Wiesz, bo to nie jest tak, że można się przed tym obronić, bo nie można się tak do końca przed tym wszystkim obronić. Gdyby tych reklam było kilka, no to ok, ale jeżeli ich jest setki, trzy tysiące, naprawdę bardzo ciężko wiesz się przed tym wszystkim obronić. Nie? I w momencie, kiedy specja od marketingu kreują w nas potrzebę, też my sami dokładamy do tego paliwo, myśląc, fantazując o różnych rzeczach, mamy niezadowolenie z tego, co się ma. A bycie niezadowolonym, niezadowolonym z tego, co się ma, napędza wyścig szczurów. To jest doskonałe paliwo do takiej, wiesz, gonitwy bez celu. Odpuść sobie to, odpuść sobie, naprawdę, nie warto. Nie warto, bo kupisz, przypomnij sobie różne rzeczy, kupisz sobie coś, pobawisz się tej chwilę, gadżety elektroniczne, które ja naprawdę lubię, ale większość z nich po prostu, wiesz, zajmie mnie na chwilę i, i potem leżą. Ne? Dlatego bądź świadomym konsumentem. Mm. Jeżeli skupiasz się na tym, czego nie masz, się, też zaczyna się też pojawiać poczucie, uczucie poddenerwowania. Więc pomyśl z, po, z wcześniejszych punktów, które przed chwilką były. Dobra, to sobie trochę zegar pobije. Mała dygresja. Dobra, dzięki. <laughs> nie, szczerze, ja uwielbiam takie rzeczy też. Takie połączenia, właśnie, wiesz, nowoczesnych gadżetów i różnych staroci. W każdym razie, um, urwał mi się wątek. Jeżeli jesteś niezadowolony z tego, co masz, no to wiesz, nic fajnego z tego nie wyjdzie i po prostu będziesz cały czas poddenerwowany, podminowany. Dlatego pomyśl, badając wcześniejsze punkty. Że jesteś tam cały czas jakiś rozdrażniony, pierwszy i drugi punkt, rozdrażniony, poddenerwowany, i tak dalej. Być może być, źródłem tego może być też to uczucie, właśnie. Szukanie tych, wiesz, celi takich w kółko na okrągło, czy życie trochę w oderwaniu od rzeczywistości, w swoich fantazjach, marzeniach. W moim wypadku bardzo częstym źródłem, właśnie takiego poddenerwowania i złości, było właśnie to. Wieczne szukanie czegoś. No, tak więc to by był ostatni punkt. Ja spokojnie Mam nadzieję, że wiesz, to, to było dość płynne, wiesz co? Zrobimy tak. Jeszcze przeczytam Ci. Okej, okay, już mam. Przeczytam Ci jeszcze na koniec, na takie podsumowanie, wszystkie punkty już bez omawiania. I zostawię Cię z tym. Pomyśl sobie po prostu o tym. Więc punkt pierwszy. Uczucie stałego napięcia rozdrażnienia. Punkt drugi. Narastanie uczucia złości bez określonego powodu. Trudności w jej rozpoznaniu. Trzeci, huśtawka nastrojów, od euforii do niezrozumiałego smutku. Czwarty, zwiększenie niepokoju, nieokreślone lęki. Piąty, poczucie szarości i monotonii, życia na trzeźwo. Szósty, zagubienie w sobie rzeczywistości, poczucie, że nie wiem, co się ze mną dzieje, nie rozumiem innych. Odkąd nie piję, świat się stał bardziej wrogi i niezrozumiały. Siódme, obojętność, apatia, nie obchodzi mnie nic, nic mi się nie chce. Ósme. Nasilenie niezadowolenia z życia, z życia. Odkąd nie piję, już nic mnie nie cieszy. Nie warto tak żyć. 9. Poczucie bezsilności, bezradności. Jestem uzależniony nic z tym nie mogę zrobić. Za późno na poprawę tego, co w życiu y, zawaliłem. 10. Użalanie, użalanie się nad sobą. Jestem nieszczęśliwy. Nikt mnie nie rozumie, nikt nie, do, nie docenia tego, że nie piję. Y, dlatego za każdym razem powtarzam. Trzeźwiejeż wyłącznie dla siebie, a reszta to jest wiesz, pozytywny skutek uboczny, ok? Trzeźwiej wyłącznie dla siebie. I punkt jedenasty. Fantazjowanie i myślenie w życzeniowe ucieczka od realnego życia. Tak to wygląda. kochanie. pomyślcie, co tam znaleźliście u siebie z tych punktów. Mam nadzieję, że się film podobał. Jeżeli tak, łapkę w górę, jeżeli nie, łapkę w dół. Z przyczyn proszę, żeby to nie było łapko w dół dla łapki w dół. A co można zrobić, żeby cały czas jakość tych filmów poprawiać, bo jest nas coraz więcej, więc chcę ten kanał jak najbardziej też powolutku, małymi kroczkami, ale rozwijać. No dobra. Miłej niedzieli. Do zobaczenia w czwartek po południu lub wieczorem i następnie w kolejną niedzielę też po południu wieczorem polecimy jeszcze odcinek z nawrotami, bo jeszcze będą trzy na pewno. Zobaczymy, może sobie tam wrzucimy jakiś film. Jeszcze jeden zrobimy o nawrotach. Potem, może jakiś luźniejszy, jeden film zrobimy, a może nie. Zobaczymy. I potem jeszcze jest sporo różnych rzeczy do omawiania. A później co będzie, nie wiem, będziemy dalej sobie gadali, myśleli i jakieś nowe ciekawe pomysły wdrażali. Yy, dobra, będę kończył. Do zobaczycha w czwartek. Pozdrawiam. Cześć.